W nocy z 13 na 14 marca obchodzimy dzień, czy też noc liczby pi. W formacie amerykańskim datę tę zapisuje się jako 3, 14 i 15, co czyni tę noc jeszcze bardziej wyjątkową w tym roku, gdyż daje to układ aż 5 pierwszych cyfr liczby pi. W tę noc zaplanowano szereg uroczystości na terenie całego województwa pomorskiego. Do zabawy przyłączyły się także szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu malborskiego. Generalnie wszystko to wiąże się z hasłem takim sztandarowym, jakie jest w całej Polsce. Bez matematyki kariery nie zrobisz. Chcemy udowodnić, że matematyka nie jest taka straszna. Matematyka to nie tylko dodawanie, odejmowanie, mnożenie i pierwiastki. Matematyka to przede wszystkim umiejętność logicznego myślenia. A pewnie wszyscy się ze mną zgodzą, że logiczne myślenie jest jak najbardziej kluczem do kariery i jest pożądane w każdej pracy. Matematykę trzeba pokazać z innej strony, bo na ogół matematyka kojarzy się jako przedmiot trudny, nudny, nieciekawy. No niewiele do matematyki osobiście. Ja przyznam się tak po cichu, że jak chodziłem do szkoły, też matematyki nie za bardzo lubiłem. Chętnych do zabawy było bardzo wielu, a liczba miejsc ograniczona. Dlatego nie da się ukryć, że tegoroczna edycja w Malborku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Jest w naszej szkole prowadzony obecnie program Zdolni z Pomorza. Tutaj najzdolniejsi matematycy uczęszczają na takie zajęcia dodatkowe. I myślę, że zaangażowanie matematyków, no i plus baza i to, że już takie noce były w naszej szkole, były noce z chemią, była noc filmowa, więc już mamy swego rodzaju doświadczenie, jeżeli chodzi o swego rodzaju takie imprezy nocne szkolne. No i przede wszystkim to, że podjęliśmy wyzwanie i wspólnie z innymi szkołami, bo przypomnę, to nie jest tylko jedna szkoła, to są wszystkie szkoły z naszego powiatu. Myślę, że zapowiada się dość wiele atrakcji i na pewno nikt nie wyjdzie stąd znudzony. Ja się tylko boję jednego, że uczniowie wychodzą stąd, powiedzą, że za tydzień chcą znowu. No, jest to także swoista atrakcja, bo nie zawsze jest możliwość właśnie w godzinach późno-wieczornych, w godzinach nocnych właśnie w szkole przebywać. No jest to coś innego dla uczniów. Myślę, że jest to też taka okazja do towarzyskiego spotkania. Jest to alternatywa dla siedzenia w domu przed komputerem, telewizorem. Lepsze nawet niż wyjazd do kina. Myślę, że niech żałują ci, co ich tu nie ma i na pewno poniedziałek uczniowie, którzy tu dzisiaj opuszczą stąd i wyjdą stąd bardzo zadowoleni, to im gwarantuję, powiedzą, co pozostali stracili, że ich tutaj nie ma. Specjalnie na tę wyjątkową noc przygotowano wiele atrakcji. W budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 uczniowie malborskich szkół swoją wiedzę mogli sprawdzić w różnych konkursach, zabawach i grach logicznych. Na początek będzie taka część tutaj kurtuazyjna, przywitamy się. Na pewno będzie wiele pyszności, nikt nie wyjdzie stąd głodny, mamy szereg niespodzianek, będą gry, zabawy, różnego rodzaju układanki logiczne. Chcemy pokazać, że matematyka, właśnie tak jak już wcześniej powiedziałem, to nie same rachunki, to wszystkie dziedziny życia, które tutaj na pewno będą się przewijać w poszczególnych salach. Jest naprawdę wiele sal, dużo jest tutaj atrakcji. Trzeba to po prostu obejść, zobaczyć i być tutaj. Otóż pierwsze dwa wyrazy są równe 1, choć czasem podaje się je jako 0 i 1, a każdy następny wyraz powstaje jako suma dwóch poprzednich. Czyli 1 plus 1 to 2, 1 plus 2 to 3, 2 plus 3 równa się 5, 3 plus 5 to 8. Czy zdarzyło Ci się kiedyś przyjrzeć ilości płatków w różnych kwiatach? Dlaczego w przytłaczającej większości kwiaty mają liczbę płatków, która za każdym razem jest liczbą Fibonacciego? Jeden płatek to 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Optymalnie rozwinięty kwiat bez deformacji czy mutacji zawsze powinien mieć liczbę płatków będącą właśnie liczbą Fibonacciego. Dlatego tak ciężko jest znaleźć czterolistną policzynę, a nie trzylistną i nie chodzi tylko o liczbę płatków. Cały proces wzrostu roślin odbywa się według złotej proporcji. Noc matematyki rozpoczęto o 20 i trwała do 6 rano. A do tego czasu kto będzie czuł się zmęczony, będzie mógł iść spać, ale ja myślę, że te śpiwory, które oni dzisiaj tu wzięli, to nie będą potrzebne, bo ta moc atrakcji nie pozwoli im usnąć.
TV Regionalna24.pl TV Malbork TV Sztum Żuławy i Mierzeja24.pl To my tu kręcimy.